Podcast Gościa Niedzielnego. Zaprasza Dominika Szczawińska. Módlmy się o pokój dla Jeruzalem. Od tych słów, biblijnych słów, chcę zacząć moje dzisiejsze spotkanie z księdzem doktorem Grzegorzem. Strzelczykiem witam serdecznie. Kłaniam się nisko, szczęść Boże. Chciałoby się do dzisiejszej sytuacji wojennej w Ziemi Świętej, w Izraelu, w Palestynie, wprost, tak zerojedynkowo zastosować biblijne słowa, słowa psalmu. I wielu chrześcijan tak robi i stąd nasze dzisiejsze spotkanie, jak na aktualną w 2023 roku sytuację geopolityczną patrzeć, trzymając w ręku Pismo Święte i chcąc być wiernym Ewangelii. No, to rzeczywiście głównie chyba pozostaje nam modlić się o pokój i o to, żeby ludzie się opamiętali i spróbowali usiąść do stołu i zacząć rozmawiać, bo to no, nie da się inaczej konfliktu rozwiązywać. Nie? To znaczy, tam jest tyle setek lat robienia sobie krzywdy i to, że ludzie się jeszcze nie nauczyli, że, że w ten sposób, to znaczy za pomocą przemocy, nie da się rozwiązać konfliktu, to ja, ja się dziwię naprawdę. To znaczy, być może my się jako ludzie po prostu nie uczymy niczego z pokolenia na pokolenie, i to nie jest optymistyczna konstatacja. Tak naprawdę strasznie mamy mało narzędzi, nawet jeżeli chodzi o naszą, powiedzmy, pozycję geopolityczną, tak, z Polski i próbować coś zrobić, żeby tam było więcej pokoju. No to jest, to jest trudne, więc myślę, że modlitwa o pamiętanie jest takim podstawowym narzędziem na ten moment. Ale mamy takie tendencje, że nasze modlitwy są mocno życzeniowe. To znaczy my mówimy Panu Bogu, co ma zrobić z naszego punktu widzenia najlepszego. I tak zdaje się też jest w tej sytuacji, że próbujemy, na ile możemy, rozpoznać, jakie rozwiązanie byłoby najlepsze. I dlatego wrócę do tego znowu biblijnego słowa. Tak pokój dla Izraela i myślimy Izraela, Izraela narodu. Mm -hmm. Tam jest strasznie złożona sytuacja jednak, nie? Bo, mm. bo to jest ziemia, która była zamieszkiwana przez różnych ludzi z wzdłuż historii. No i teraz mamy sytuację taką, że dwa narody, a właściwie może nawet by było więcej, są przekonane, że to jest ich ziemia. I to jest gigantyczna trudność. Bo im więcej tam jest przemocy tym bardziej się radykalizują skrzydła i u jednych, i u drugich, co nakręca spiralę przemocy i to potem prowadzi do takich wybuchów jak teraz. Można szukać historycznych uzasadnień, do kogo ta ziemia należy. Można też szukać historyczno-religijnych, czy właśnie związanych z świętymi księgami uzasadnień. No i tutaj się pojawia pytanie, właśnie biblijne, czy nawet teologiczne, kto do tej ziemi ma prawo i do kogo należy obietnica. Ja zanim ksiądz dr Grzegorz Strzelczyk odpowie na to pytanie, już państwa zachęcę do tego, żeby rzucić uchem do podcastu z biblistką, z siostrą Joanną Nowińską, gdzie próbowałyśmy Troszeczkę odpowiedzieć na to pytanie, no ale troszeczkę odpowiedzieć, więc, więc kontynuujmy my tutaj. Znaczy, ja myślę, że kłopotem, który tutaj mamy, jeżeli ch chcemy podejść od strony teologicznej, jest to, że patrzymy jako chrześcijanie z, z trochę innym znowu podejściem, bo z chrześcijańskiego punktu widzenia ten wątek ziemi nie jest tak istotny. Nie czarujmy się. To znaczy, Nowe niebo i nowa ziemia, tak nas bardziej interesuje. Tak, to znaczy, myśmy, myśmy wyszli z, z Palestyny niebywale szybko, zresztą z dużą pomocą ludzi takich jak na przykład Szafę Starsu, <głos> <głos> którzy przyspieszali ten proces wychodzenia z Palestyny. Ale to wyjście oznaczało także przemianę pewnej świadomości w odniesieniu do zakresu misji. Właściwie od momentu, kiedy chrześcijaństwo otwiera się na świat grecki. I, I tak naprawdę za chwilę to się wyrazi także w tym, że mamy iść głos i w pokrańce Ziemi, no to cała Ziemia jest ziemią obiecaną. Mhm. W związku z tym, jak popatrzymy na Nowy Testament, to nie jest tak, że tam się w ogóle nie pojawia wątek Izraela i wątek ziemi, czyli pierwszego przymierza, ale on jest delikatnie mówiąc na drugim planie. W związku z tym, jak my patrzymy na, na to, co się dzieje w Izraelu, to, to tak trochę o co Kaman tak, to znaczy. Okej, okay, myśmy też mieli taki okres jako chrześcijanie, że, że chcieliśmy mieć tą Ziemię świętą, żeby móc tam chodzić na pielgrzymki spokojnie i tak dalej, i tak dalej. Bo uważaliśmy, że ta Ziemia jest, jest ważna, w związku z tym też że niestety włączaliśmy się w tą spiralę przemocy. Na szczęście to, to minęło, i już sobie trochę historycznie powiedzieliśmy, że nie było to szczególnie mądre. Natomiast e, łatwiej jest nam powiedzieć, okej, okay, no nie, mhm. spróbujmy zrobić tego miejsce dla, dla każdego. Ale o Ziemi obiecanej, czy o Ziemie jako dla nas ważnym miejscu, no mogliśmy myśleć faktycznie z powodu krucjat, z powodu kultu pamiątek, tak itd., itd. Ale możemy też jako chrześcijanie myśleć jako miejscu obietnicy, biorąc do ręki Pismo Święte i traktując je bardzo literalnie, że Mesjasz powróci do Jerozolimy, więc warto tam być, podobnie jak myślą. Ortodoksyjni Żydzi, którzy naprzeciw murów Jerozolimy budują cmentarze i czekają na przyjście Mesjasza, właśnie od tej strony. No, ale jeżeli weźmiemy dosłownie Nowy Testament, to Nowy Jerozolim wstępuje z nieba od Boga. Nam zostaje nazwa, a nie miejsce. To, to zostaje urwane z miejsca tak naprawdę w teologii chrześcijańskiej. I my nie oczekujemy wstąpienia Mesjasza w jakimkolwiek miejscu. W związku z tym to na, naprawdę miejsce przestało mieć znaczenie z punktu widzenia chrześcijańskiej teologii, to bardzo wcześnie. I znowu, nam zależy na Ziemi Świętej jako na miejscu, które jest miejscem pamięci o Jezusie i o jeszcze mnóstwie innych wydarzeń wcześniejszych, ale to jest miejsce, bez którego my sobie jesteśmy w stanie absolutnie radzi radzić. To znaczy, proszę sobie wyobrazić taki eksperyment myślowy, tak? Wielkie trzęsienie ziemi i Jerozolima się zapada, to znaczy po prostu się zapada w sensie fizycznym, tak? Zapada się, zasypuje się, po prostu jest dziura w ziemi, nie ma Jerozolimy. W czym to zmienia wiarę chrześcijan? No nie wiem właśnie, w zasadzie nie wiem. No bo, no bo w, za, w zasadzie nie znajdziemy czegoś takiego, to znaczy nic nam się nie dzieje. Mm. No prawdziwi teraz... czciciele mają oddawać cześć Bogu w duchu i prawdzie. Możemy szybko zaaplikować słowa Pana Jezusa dotyczące Jerozolimy, dotyczące świątyni. Ale mam wrażenie, że jednak z tym miejscem, no przynajmniej część chrześcijan łączy bardzo tak jeden fizycznie. Jednego, tak? Boże obietnice, Boże spełnienia, no, taką eschatologię, o, o której już wspomniałam. No i moim zdaniem to nie ma podstaw, ani w Nowym Testamencie, ani w tradycji kościoła. Hmm. Ale łączy się to ze spojrzeniem na to, kim jest naród wybrany. Być może warto teraz z tego miejsca przejść do, do ludzi, no bo w konflikcie, do którego ciągle, przypomnę, próbujemy się dzisiaj odnieść, no jest bardzo jednak wyraźnie. Izrael jako naród, i ja od razu mówię jako naród wybrany, bo próbujemy tak biblijnie na, na Żydów popatrzeć dzisiaj. No i tu dochodzimy do sytuacji, którą myślę rozumiemy słabo. To znaczy, ja, ją, ja nie, nie, nie pretenduję do jakiegoś głębokiego rozumienia tego, co tam się dzieje, bo chyba tam trzeba pomieszkać trochę, żeby, żeby to zrozumieć. Natomiast to, co mniej więcej wiemy w, w, miarę, w miarę rzetelnie z, z mediów, to jednak to, że Mamy część Izraela, która jest bardzo silnie nastawiona na odzyskiwanie stanu posiadania, takiego opisanego religijnie. Mm -hmm. I potem no, możemy używać określeń takich no, bardzo wartościujących, typu fanatyzm religijny i tak dalej. Jak się zwał, tak się zwał. Jest po prostu część Żydów, która uważa, że obecność tam nie Żydów jest. Czymś, co nie powinno mieć miejsca. Mm -hmm. Z kolei, jako że to jest święte miejsce także dla wyznawców islamu, no to mamy sytuację, która się za, zaognia po linii religijnej ściśle. A jesteśmy w stanie powiedzieć na bazie jakich tekstów jakiej tradycji Żydzi tak bardzo patrzą na to, że to jest tylko i wyłącznie ich ziemia, ich miejsce, bo mi pobrzmiewają jakieś Izajaszowe, czy z Księgi Zachariasza obietnice, no to są też pisma obowiązujące Żydów, że to jest, Jeruzalem będzie miejscem, gdzie spłyną wszystkie narody. I, tam I, ty, i, ty, I tych wątków związanych z Jeruzalem jest dużo w Starym Testamencie, ale też w ogóle, bo chodzi nie, sam, nie, nie chodzi o samo Jeruzalem, chodzi o Palestynę w ogóle. Mhm. No bo to jest e, obietnica względem Abrahama. I teraz, mhm. jak, jak ja bym sobie, jak, jak próbuję sobie w, siebie wyobrazić, jako ortodoksyjnego Żyda, który czyta Tore i czyta obietnicę dla Abrahama i to, że ta ziemia jest im dana raz na zawsze. No to i, i, i odpalę w sobie jakąś tam gorliwość, którą mogę sobie też wyobrazić. No to tu jest kłopot, tak? Zwłaszcza, że jednak my patrzymy jako chrześcijanie trochę z perspektywy innej, to znaczy, Chrystus umarł za wszystkich, w związku z tym zbawienie jest w bardzo szczególny sposób skierowane do wszystkich, i tak dalej, i tak dalej. I mamy też o tym samarytaninie, nie? który generalnie tam jest dobry i w ogóle i tak dalej, i tak dalej. I to. Natomiast z perspektywy czytania Starego Testamentu. No to my mamy jednak perspektywę jaką. Ano taką, że w tych opowieściach Izraela, jak oni przychodzą do ziemi obiecanej jak po wyjściu z Egiptu, to co robią? Mordują na potęgę wszystkich, którzy tam mieszkali. I to jest kłopot pewien. Znaczy, nie? jeżeli ktoś zaczyna czytać dosłownie, mhm. to przeczyta, że ma wymordować po prostu wszystkich, którzy tam mieszkają. I to się teraz aktywuje, ta myśl? Obawiam się, że ona się tam gdzie niegdzie aktywuje. To znaczy, jak się, jak się zerknie, co wypisują ci z bardzo takiej radykalnej strony tego ruchu osadniczego, no to to jest to. Nie? I to jest moment, w którym trzeba sobie jasno powiedzieć, religia, która staje się ślepa na godność człowieka, staje się czymś, co nazwalibyśmy jej, jej zaprzeczeniem, albo karykaturą, albo czymś groźnym. Rzeczywiście. No, bo jeżeli zaczynamy patrzeć na drugiego jako na kogoś, kogo można zeksterminować, to jest straszne. I teraz w momencie, kiedy to się pojawia w głowach Żydów, którzy doświadczyli tego, co doświadczyli parę pokoleń temu, to to jest mm -hmm. jeszcze bardziej przerażające. Znaczy dla, dla mnie to, to, co się tam dzieje, to jest. To jest coś, co. Jest przerażające rzeczywiście, bo my tam chodzimy po granicach, takich, w których ludzie sobie mówią: Nie, ma, ja mam prawo pozabijać tych drugich. I to religijne prawo. I oj. Kiedy to mówisz, przypomniało mi się przemówienie papieża Benedykta XVI, kiedy w czasie pielgrzymki do Polski odwiedził Karl Auschwitz. Mówił tam słowa, które były wtedy, myślę, no, kontrowersyjne i niektórzy bardzo się dziwili, o co papieżowi chodzi, że to się wydarzyło ze względu na wasze wybranie, ze względu na Boga, Holokaust, żołach. Jak teraz to zderzymy z, właśnie z tą, z tą sytuacją, o której mówisz, to co, trzeba by było, bardzo naciągam, przepraszam, ale powiedzieć, że... To, się, to, co się dzieje teraz z Palestyńczykom, to ze względu na kogo się dzieje? Ze względu na grzech człowieka. To znaczy, to, co się dzieje tam, to się dzieje ze względu na, na grzech człowieka. Mm. I, I powód nieprawości, to jest grzech człowieka. Ewentualnie jeszcze tam ogon złego, który się wciska w różne miejsca. E, to, na to nie mam. Usług... Znaczy, nie? Grzech, grzech jest grzechem. I prowadzi do dramatycznych skutków i, i mamy to wyświetlone tak w tej chwili. I to, to, to powinno być po prostu dla nas wezwaniem do nawrócenia. To znaczy widok tego, do czego prowadzi grzech powinien mnie prowadzić do rachunku sumienia. I to jest, to jest pierwsza rzecz, tak? To znaczy, na ile ja wokół siebie buduję pokój. Hmm. Moje Jeruzalem jest w Katowicach. To znaczy, sorry, moje Jeruzalem na ten moment jest w Katowicach. I teraz ja nie. Nie, nie mogę zanieść pokoju do Jerozolimy, bo nie, nie, nie. Tylko te koszmarne rzeczy dzieją się w kontekście dwóch zawsze spraw: w kontekście narodu, przynależności narodowej i, bo można też powiedzieć, jeszcze ziemi, tak, terytorium, no i w kontekście religii Boga, prawda? Ten, ten grzech jakby tu, tu ma swój rdzeń, taki gdzieś tutaj to się dzieje. Bo jeżeli, jeżeli zaczynamy z religii wyciągać przekonanie, że moja grupa jest lepsza i ma większe prawa, no to to będzie prowadzić do potencjalnie nie najlepszych rzeczy. I to jest znowu punkt do rachunku sumienia. Jeżeli my byśmy jako chrześcijanie zaczęli wyciągać wniosek, że bycie chrześcijanami nas uprawnia do wyższości, to to doprowadzi do strasznych rzeczy na dłuższą metę. Bo wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi, tak samo ukochanymi. Jednak i, i, i chrześcijaństwo, jakby w, w swoim rdzeniu Jezusowym, no to właśnie próbuje powiedzieć, zdaje się. Znaczy, miłuj bliźniego swego jak siebie samego, a kto jest Twoim bliźnim? Każdy. Samarytanin, tak. Mm -hmm. no, w tym kontekście Jezus opowiada o przypowiedziu Samarytanin, nie w, przy pytaniu, kto jest Twoim bliźnim przy, wtedy, kiedy pojawia się przykazanie miłości. I teraz chrześcijaństwo ma to jasno napisane. Być może łatwiej nam jest to zauważyć, bo my to mamy naprawdę w centrum. Żydzi też to mają napisane. Tylko no niekoniecznie tak, w tak rozciągły sposób, jak te opowiadania o tym, jak mają mordować w, w narody w, w ziemi obiecanej. Ja? I teraz znowu większość tego nie robi. To znaczy, nie? To są, trzeba sobie jasno powiedzieć, że, że tam są skrajne grupy, które prą do tej, tej konfrontacji. I to nie jest cały Izrael, to nie jest myślenie, podejrzewam, wszystkich. Tak samo jak myślę, że nie wszyscy Palestyńczycy chcą wymordować Żydów. Niemniej ta motywacja religijna tam występuje. I to jest wyzwaniem, moim zdaniem, dla tej większości. To ci, którzy są powiedzmy bardziej umiarkowani, tak? albo hmm. bardziej zdolni do współczucia także dla odmiennych. Są odpowiedzialni za to, żeby dotrzeć do umysłów i do serc y, tych radykałów. To się łatwo mówi, to jest niezwykle trudne, ale tak jest. To znaczy, to, to jest odpowiedzialność tej, tego środka. Zwłaszcza, że środek zachowuje, y, po, albo przynajmniej powinien zachowywać zdolność do dialogu. Jaka jest rola w tym wszystkim chrześcijan? Zaczęliśmy od modlitwy, od próby zrozumienia, co właśnie teraz, jak Państwo słyszycie, robimy w tej sytuacji, ale jak taka perspektywa też religijna, z jakiej my patrzymy, bo podkreślamy, że tak jest perspektywa żydowska, skrajna, ale ją jakoś próbowaliśmy zarysować. Jest też spojrzenie fundamentalne czy fundamentalistyczne, palestyńskie, arabskie na to, a chrześcijańskie, jakie by było, umiarkowane albo też to takie bardziej radykalne. Spojrzenie na to, co tam się dzieje. Spróbujcie się dogadać. To znaczy, jeżeli chcemy pokojowo rozwiązać konflikt, to znaczy nie pozabijać się, w... to trzeba usiąść do stołu i zacząć rozmawiać i zacząć szukać kompromisów. Nie? Bo to się do tego sprowadza, że trzeba zbudować kompromis i potem się go trzymać. Mamy prawo dobrania której strony? Cel nie uświęca środków, nie? więc jak mamy do czynienia z działaniami terrorystycznymi wymierzonymi w ludność cywilną, no to, no to jest grubo, tak. Teraz będziemy się pewnie, będzie pewnie przez parę dni temat tego zbombardowanego szpitala i kto właściwie wystrzelił tą rakietę. Pewnie się uda do tego dojść, nie? Ale to, to najprawdopodobniej byłby przy, był przypadek, tylko że no ludzie stuknijcie się w głowę, tak? Jak zaczynamy z, wystrzeliwać rakiety, to któraś spadnie na szpital. Bierzecie za to odpowiedzialność. I teraz co my możemy robić jako chrześcijanie oprócz modlitwy? Ja myślę, że po pierwsze jest cała sfera humanitarna, to znaczy tam będzie potrzebna pomoc po prostu ofiarom tego konfliktu. I to zwykle cywilnym ofiarom, i to słabszą infrastrukturę ma Palestyna. I tam będzie gorzej. I mamy możliwości też pewne geopolityczne. Polska może mniej, tak? ale no, w dużej mierze chrześcijański kraj, taki jak Stany Zjednoczone. Który już w, w takich, ani innych kontaktach z Izraelem może zrobić dużo, naciskając na pewne, na pewne rzeczy. Pewnie mniejszy wpływ mamy na świat islamski, i tu, tu, jest, tu jest trudniej, ale z jedną stroną możemy rozmawiać i próbować ją namówić na, na jakieś podejście, które jest które mniej używa przemocy. No ale to. Znaczy ja, ja to widzę, ja to widzę nie za jasno. Mhm. No bo tam się uruchomiła taka przemoc, która się trudno wygasza. A ten, no nie wiem, czy umiemy no tak rozmawiać o takim pierwiastku naprawdę duchowym w tym wszystkim, takim metafizycznym, to znaczy... To jest ta sytuacja, że złe duchy się postem i modlitwą jedynie no, o tym ciągle powtarzamy, ale mam wrażenie, że taka bezradność też komentatorów, no my nie rościmy sobie prawa do bycia polityczno-historycznymi komentatorami, ale mimo wszystko oni też, kiedy zaczynają rozmawiać, to albo wpadają w taki mocno zacietrzewiony ton, albo w takie cedzenie słów, jakie nam dzisiaj też towarzyszy, jak Państwo częściej z nami są, to widzicie, że inna jest dynamika rozmowy, jak gdyby widząc bezradność w nakręcaniu się w też interpretacjach tego. No ale to, to trochę tak jest, że my jesteśmy bezradni. Mhm. I to sobie trzeba jasno powiedzieć, bo gdyby tam były jakieś proste rozwiązania, to byśmy je po prostu zastosowali. A tu oglądamy rzecz, która jest straszna, oglądamy wojnę w Ukrainie, wobec której też no to, to, co możemy, to robimy. Czy robimy wystarczająco, nie wiem, ale, ale też do pewnego stopnia jesteśmy bezradni wobec tych, którzy uruchomili tę spiralę, bo nie mamy do nich bezpośredniego dostępu. Więc modlitwą i postęp to jest, to jest to, co mamy jako narzędzie. To, co mamy jako narzędzie tam, gdzie nie możemy sięgnąć innymi środkami. Ja się boję bardzo jakiegokolwiek przenoszenia geopolityki na teologię albo teologii na geopolitykę, dlatego że to przenoszenie tak się właśnie kończy, jak widzimy i to powinna być też przestroga przed wszystkimi projektami narodowo-teologicznymi itd. itd. Bo teraz ta pokusa jest. Ja przyznam szczerze, że pomysł, żeby o tym rozmawiać, też trochę zrodził się, kiedy przeglądam różne strony czy wpisy przyjaciół, moich znajomych, obcych chrześcijan, którzy są bardziej związani może z takimi protestanckimi, ewangelikalnymi ruchami. I to takie patrzenie na Izrael jako na naród wybrany wszyscy tak patrzymy przez prezydent Biblii, ale tutaj no, no jest problematyczne, prawda? Znaczy, jest problematyczne myślenie o państwie Izraeli, jako o bezpośredniej kontynuacji biblijnego narodu wybranego, to już w ogóle, ja bym tutaj miał pewną wątpliwość, powiedzmy. No, ale, okay. ale to zjawisko jest jednak dzisiaj mocne. No to zjawisko jest dzisiaj mocne, to znaczy jest, powiem tak, wśród chrześcijan ewangelikalnych jest pewna moda, na no, tyle na ile to obserwuję, na odkrywanie korzeni żydowskich. To się bierze trochę z, z pewnym etapem nauk biblijnych, moim zdaniem, które się mocno zainteresowały korzeniami żydowskimi Jezusa. Mm -hmm. To nam dało sporo wglądów w rozumieniu Nowego Testamentu i tak dalej, tak dalej. Dało itd. też błysko świeżości, prawda, i jakiegoś takiego poszerzenia tak. horyzontów. Natomiast w momencie, kiedy zaczynamy przejmować geopolitykę biblijną, próbować nakładać teologiczne nakładki na pewne rozgrywki polityczne, to uświęcamy interesy polityczne na mhm. uświęcanie interesów politycznych prowadzi w prostej linii w, dłuższy, w dłuższym czasie do tego, co widzimy w, w Izraelu, bo tam tak naprawdę ścierają się dwie grupy ludzi, które mają steologizowaną geopolitykę. To steologizowanie sprawia, że oni mają dużą trudność w tym, żeby usiąść i porozmawiać o tym, jak funkcjonować razem i jak znaleźć kompromis na, na współżycie. Dlatego, to przenoszenie, nowej Jeruzalem przyjdzie z nieba, nie wyjdzie z Palestyny. Chrześcijanie nie są, no może, jak powiedziałem, no chrześcijanie nie są stroną konfliktu, choć wiemy, że w strefie, i w strefie Gazy, i w Jerozolimie, czy w Izraelu mieszkają też chrześcijanie, więc to nie do końca tak, ale jakby, no nie, nie, nie są to, stronami. Mhm. Natomiast, na szczęście. Właśnie, na szczęście mówisz, ale jeżeli my byśmy próbowali też uruchomić takie nasze teologiczne patrzenie na geopolitykę, to wtedy co nam może grozić, gdybyśmy się zaangażowali w to, co tam się dzieje właśnie z naszym backgroundem teologicznym? No, a to zależy, co, co rozumiem przez nasz background. Dlatego, że wtedy, jakbyśmy uruchomili polskie geopolityczne teologizowanie, no to ziemią obiecaną jest Mazowsze. Okej. Okay. Przepraszam, ale trywializuję to trochę, ale tak jest. To znaczy, my mamy takie tendencje w, w polskiej religijności. Mhm. Która gdzieś tam sięga romantyzmu jeszcze, ale nie, mamy tendencję takie, że jesteśmy przekonani, że, to, że ten nowy naród wybrany to, my. to, jest, to są w ogóle Polacy ze śląskiej perspektywy to w ogóle wygląda komicznie trochę jeszcze, ale no okej. Okay, jakby... No ale mamy też, że tak wtrącę takie kościelne jak gdyby do tego powody, no bo była przez wieki świetnie się miała teologia zastąpienia, prawda, nie tylko w polskim kościele, ale w ogóle w katolicyzmie, czyli że to wierzący są teraz narodem wybranym. Modliliśmy się, naród niegdyś przez Ciebie wybrany. Odnośnie Żydów z myślą, że to teraz już koniec, teraz to my. Tylko, że są pewne jednak nowe dostamentalne podstawy do tego, żeby tak myśleć, to znaczy to też musimy brać pod uwagę, tak, że jak Jezus mówi, że zostanie zabrane temu narodowi, a dany narodowi, który wyda Jego owoce, niedawno to czytaliśmy w, w, nawet w niedzielę, no to i, można było iść po linii tego myślenia. I teraz trzeba pamiętać o tym, że tam, gdzie Jezus mówi o tym narodzie, który wyda owoce, to nie jest naród w myśleniu etnicznym, mhm. tylko ci, którzy w Niego uwierzą. Niezależnie od tego, czy tam będzie Żyd, czy będzie Grek. Tak? Mm -hmm. I najpierw Paweł mówi, że nie ma już Żyda, a potem dopiero są zapisane te słowa w Ewangelii historycznie rzecz biorąc. Mm -hmm. Czyli w chrześcijaństwie jest już świadomość uniwersalności, tak w byśmy to kościele, powiedzieli. Tak. tak. Mm -hmm. Zanim zostaną zapisane te słowa Jezusa. Nie? Czyli mm -hmm. musimy je, czytać te słowa ewangeliczne w kontekście tego, jak jak Paweł o tym mówi. Bo jest wielkie doświadczenie wybrania, stąd to pewnie, prawda? Tak, to znaczy doświadczenie wybrania widać u Pawła, kiedy on mówi, na przykład w 15. rozdziale bodajże pierwszego listu do Koryntian, o tym, jak, jak Jezus mu się ukazał jako poronionemu płodowi. Mhm. Tu jest ten moment, że myśmy doświadczyli mocy Jezusa z Zmartwychwstałego. To jest nasze wybranie. My przez wiarę mamy przystęp do tego, w związku z tym, y, przylgnąwszy do zmartwychwstałego, idziemy ku, ku naszemu zmartwychwstaniu. Ale to nie jest związane z ziemią. To jest związane z Jezusem. To też nie jest związane z przynależnością narodową, etniczną i tak dalej, tylko ze względu na Boga. Tak? Na, na wiarę. Na, na wiarę. Ja, i, I to, co Paweł robi w liście do Rzymian, to znaczy, jak pokazuje, że Abraham przez wiarę przylgnął. I teraz to, co się dzieje dalej, to jest przylgnięcie przez wiarę. I tutaj kwestia przynależności etnicznej, miejsca zamieszkania, geografii, nie ma kompletnie żadnego znaczenia, bo za ani Obrzezani, ani nieobrzezanie nie ma żadnego znaczenia, tylko wiara, która działa przez miłość, żeby dosłownie zacytować. No, ale słuchając tego, myślę sobie, że faktycznie jedynym rozwiązaniem konfliktów będę teraz tak próbowała jednak po Bożemu rozwiązywać polityczne problemy. No to jest przez wiarę przyjść do Boga. No i teraz mamy pytanie dla każdego z y, przedstawicieli, czy z członków konfliktu, do którego Boga przychodzimy, tak? No i teraz ja myślę, że to jest największe wyzwanie dla chrześcijan w Ziemi Świętej, bo oni tam głoszą tę dobrą nowinę. Że jak, jak odkryjecie Jezusa, to zaczniecie patrzeć trochę innymi oczami. Tu jest, myślę, szczególne powołanie chrześcijan w Ziemi Świętej. Że oni w środku tego konfliktu mają głosić Jezusa, który jest dla każdego. On jest dla Żyda i dla Araba. i dla Palestyńczyka, i dla Izraelczyka. I to, to jest wyzwanie. I ja myślę, że, że bardzo trzeba teraz też modlitwą, oprócz tego, że właśnie próbować powstrzymać złoto, wspierać chrześcijan w Ziemi Świętej, żeby to ich świadectwo było głośne i. Hmm. I żeby mieli do niego dużo odwagi i cierpliwości. No, proszę Państwa, to, tak się stało, że to będzie klamra naszej dzisiejszej rozmowy. Od tej modlitwy zaczęliśmy, ale myślę, że kiedy na koniec wybrzmiewa już taka konkretyzacja, jak się modlić, to no, to sama ci słuchając jestem tym przejęta, bo tak sobie myślę, że na początku mówiłam, że my projektujemy nasze pomysły na rozwiązanie problemu na, w naszej modlitwie, jakoś tak liczymy, że Pan Bóg to wysłucha nas tak, jak my myślimy, ale no, to, co teraz powiedziałeś, to, to brzmi zupełnie inaczej. No więc niech to będzie płyta, tak się z doktor Grzegorz Strzelczyk dzisiaj. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Podcast gościa niedzielnego zaprasza Dominika Szczavińska.